I na końcu pierwszej godziny audycji Mocne Nocne Paprochy wracamy do rozmowy. Chyba zacznie Łukasz Staniszewski, o ile dobrze pamiętam. Cały świat choruje na sławę. Co w waszym przypadku, dokąd zmierzacie? Do niesławy. To już jesteście na razie bardzo daleko, można powiedzieć. Nie, robimy swoje. Mamy swoje za uszami, jak te zwierzęta, i nie mamy ciśnienia. Ale jakieś cele sobie stawiacie? Bardzo krótko, dystansowo. Żeby nie zapomnieć, o co nam chodziło. Tak. A takie wideo dużo kosztuje? Jak gromadzicie środki na takie produkcje? Bo to są już produkcje, to już tak samo z siebie się nie bierze. No kupiłem paliwo za 20 zł do agregatu, bo nie było prądu w tym miejscu, gdzie kręciliśmy. A ja na jeszcze kilka bochenków chleba i pasztet. A ja zapomniałem dowieść napoi. Nie, udało nam się podczas tej realizacji spotkać całą masę ludzi dobrej woli, którzy z całą przyjemnością i otwartością pomogli nam zupełnie nieodpłatnie. Słuchajcie, ja mam pytanie przede wszystkim do Czarka, Przemka i Piotra. Czy Szymon zawsze jest taki milczący? Dzisiaj się bardzo rozgadał. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tej społeczności, bo wy wywodzicie się z jakiejś społeczności, prawda? Z jakiejś grupy większych przyjaciół, byście mogli dwa słowa o tym powiedzieć. To może Szymon. A może Szymon, o właśnie. Ja jestem typowym przedstawicielem ludności napływowej. Pochodzę z Suwałk. Zacznijmy od początku. Dokładnie. Przemek, który tu siedzi w pasiakach, był właścicielem pozytywki, którą żałujemy, że nie ma. Ale tam było to miejsce, które po jakimś tam czasie stało się miejscem spotkań, bo była luka w mieście, jeśli chodzi o wyjścia dla, że tak powiem, dla takiego naszego targetu wiekowego, i pozytywka musiała się zamknąć. Więc Piotrek wymyślił, że uhonorujemy to występem dwuutworowym. Zebrał kilka osób, zrobiliśmy 2-3 kawałki i jak je zagraliśmy w tej pozytywce, to pierwszy nasz występ, gdzie kawałki były przygotowane na jakieś 8 minut, trwał 40 minut, grając je w kółko. W międzyczasie, jak się spotykaliśmy jeszcze u Piotra w domu, to on otworzył nieopatrznie otworzył szufladę. A w tej szufladzie ma setki utworów. Równie ciekawych, jeśli nie ciekawszych, od tych, które my w tej chwili dalej robimy. I to są utwory kompletne, nagrane. On się bardzo tego... Wstydzi to złe słowo, ale trochę się kręguje. Za mało się chwali. Za mało się chwali. Nie ośmielam się po prostu. W każdym razie wpadł mi do głowy pomysł, że zróbmy coś z tym. Pociągnijmy to dalej. Zobaczmy, czy to będzie miało formę, czy da się to przełożyć na formę zespołu. Poszło. Moja żona zawsze się śmiała ze mnie, że ja śpiewam do szuflady. Tak sobie wyobrażam, że ja otwieram szufladę, śpiewam, zamykam, a ten dźwięk tam zostaje i na szczęście już nikt go więcej nie słyszy. Ale dzięki chłopakom udało mi się przełamać strach i jakąś taką niepewność i wyjść z tym trochę do ludzi. Chomik, co ma krew na rękach, królik, co powinien wisieć, temperamentna sarenka, co widzi mi się, nie bój się, nie bój się za bardzo, twoją krwią pogardzą, nie bój się. Nie bój się za bardzo. Członek gangu, Jerzyk, kotek, który sypia z siostrą żółw, co w szatana wierzy, pudelek, kibol z kosą ostrą. Nie bój się za bardzo, twoją krwią pogardzą. Nie bój się za bardzo. Za bardzo twoją krwią pogardzą, nie bój się.
się za bardzo. Szyla, tamarok w zawiasach kanarek, radia kradnie za dnia i kapibara, która z Jorkiem po jednej z ostrych imprez wpadła. Nie bój się za bardzo, twoją krwią pogardzą, nie bój się. Nie bój się za bardzo, nie bój się za bardzo, twoją krwią pogardzą, nie bój się, przytul się do mamy, oboje jesteśmy alergikami, przykro mi.